Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Profesor Andrews w Warszawie, Olgi Tokarczuk to opowiadanie o rzeczywistości Polski w momencie wprowadzania stanu wojennego. Sytuację tę obserwujemy z perspektywy człowieka z zewnątrz. Tytułowy profesor jest angielskim psychologiem, który przylatuje do Warszawy 12 grudnia 1981 roku w celach zawodowych. Czasu jego przybycia do Polski możemy się jedynie domyślać, gdyż autorka nie podaje go. Podczas tygodniowego pobytu w kraju nad Wisłą profesor ma zaplanowane m.in. spotkanie na uniwersytetach, wywiad dla czasopisma, czy też warsztaty dla psychologów. Zbieg okoliczności powoduje, że jego podróż przybiera zupełnie inny obrót. Już na lotnisku gubi się jego walizka z ubraniami, książkami, a przewodniczka Gosza, tak wymawia polskie imię profesor, niespodziewanie nie pojawia się kolejnego dnia w wynajętym dla niego mieszkaniu. Bohater musi radzić sobie sam w świecie, którego nie potrafi pojąć przy pomocy znanych mu metod analizy. Wszystko wydaje się być absurdalne, groteskowe i straszne. Na ulicy widzi czołg i żołnierzy, telefon w jego domu nie działa, zamknięte są sklepy. Kolejny dzień nie wygląda inaczej. Telefon nadal nie działa, w otwartym barze porozumieć się musi na migi, aby dostać coś do jedzenia. Czuje się niezręcznie. Jedynie głód przynagla go do takiego działania. Bar jest obskurny, a posiłek niesmaczny. Trzeci dzień również nie przynosi zmian. Profesorowi udaje się jedynie kupić chleb i butelkę przezroczystego płynu, który okazuje się być octem. Na parkingu pod swoim blokiem kupuje jeszcze rachityczną choinkę. Dni spędzone w Warszawie powodują, że bohater zaczyna wątpić w swoje zmysły. Postanawia jednak działać i ponownie opuszcza mieszkanie. Nieoczekiwanie zaczyna rozmawiać ze spotkanym mężczyzną. Polak go nie rozumie, ale zaprasza do siebie. Wraz z żoną częstują profesora owocową wódką i gorącą kiełbasą. Mężczyzna pantomimicznie pokazuje bohaterowi strzelanie z karabinu i wypowiada jedyne znane mu po angielsku słowo – war. Szczytem absurdalności sytuacji wydaje się profesorowi pływający w wannie w łazience karp. Angik nie wie, co się naprawdę wokół niego dzieje. Odczuwa lęk, a jednocześnie chciałby pozostać na zawsze w mieszkaniu życzliwego Polaka. Mężczyzna odwozi rozbitego emocjonalnie profesora do ambasady, gdzie prawdopodobnie zostanie mu udzielona odpowiednia pomoc. Opowiadanie Tokarczuk pozwala uświadomić sobie, jak trudnym było życie w perelowskiej rzeczywistości. Do już istniejącego świata szarości, smutki, absurdu doszło jeszcze atmosfera grozy i niepewności jutra spowodowane wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Warszawa ukazuje jak w soczewce obraz społeczeństwa tamtego czasu. Stolica jest szara i ponura, nieprzyjazna i biedna. Tak samo wyglądają jej mieszkańcy. To ludzie apatyczni, milczący, chłodni i nieuprzejmi, a nawet wrogo nastawieni. Jedynym jasnym akcentem w całej opowieści jest pomagający profesorowi prosty, a może nawet prostolinijny, Polak z czerwoną twarzą. Jako jedyny jest życzliwy i nastawiony przyjaźnie. Współczuje Anglikowi i chce mu służyć pomocą. Można zatem mieć spostrzeżenie, że nawet w najtrudniejszych i najbardziej ponurych czasach odnaleźć można ludzi, którzy będą jaśnić ze względu na swoje ludzkie odruchy, swoją ludzką postawę wobec drugiego człowieka. Opowiadanie Olgi Tokarczuk można wykorzystać podczas mówienia o absurdzie rzeczywistości, o życiu w sytuacji stanu wojennego, o państwie komunistycznym. To również dobry tekst do ukazania samotności, odmienności, obcości. Świetnie przedstawia psychiczne rozbicie człowieka wrzuconego w niezrozumiałą dla niego rzeczywistość. Można też odwołać się do treści profesora Andrewsa w Warszawie, aby opisywać miasto i żyjących w nim ludzi. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?